Dzień doberek wszystkim, dzisiaj spójrzcie tylko. Wyjątkowo w takiej oto koszulce, a to dlatego, że w tym filmie ostrze mojej krytyki, bardzo trudne, ostrze mojej krytyki, jest wymierzone w działaczy Legii Warszawa. Specjalny prezent od sponsora kanału Betfa z kodem NGNW200, bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%. Za chwilę poznacie piłkarzy, których w ostatnich latach Legia straciła. A przy okazji, jak straciła piłkarzy, to straciła też miliony euro, bo ci piłkarze już są warci dużo więcej, a za chwilę będą warci jeszcze więcej. Coś tak mi się wydaje. Więc te miliony, miliony, miliony będą tylko rosły. O jakich piłkarzy chodzi? No to słuchajcie, nie przeciągam i jedziemy z tematem. Oto i oni. Stracone talenty Legii Warszawa. Zaczynamy od najgrubszego nazwiska w tym zestawieniu. Sebastian Walukiewicz, środkowy obrońca obecnie Empoli. Reprezentant Polski, wyceniany na 3 miliony euro. Był zawodnikiem Legii Warszawa. Walukiewicz uczył się gry w piłkę w Warszawie między 13 a 17 rokiem życia. W dorosłej drużynie Legii jednak nigdy nie zadebiutował. Zagrał jedynie w trzecioligowych rezerwach. Wraz z końcem sezonu 2016-2017 postanowił opuścić Warszawę i przenieść się do Pogoni Szczecin. I to był strzał w dziesiątkę. 7 kwietnia 2018 roku zadebiutował w barwach Dumy Pomorza i to w meczu z Legią przy Łazienkowskiej. To było 2 dni po 18 urodzinach Sebastiana. I Pogoń co prawda przegrała 0-3, ale kariera środkowego obrońcy w końcu zaczęła nabierać tempa. Poszło bardzo szybko, bo już w styczniu 2019 roku Walukiewicz został nowym piłkarzem Cagliari. Włosi zapłacili za niego 3,5 miliona euro. Ale by się przydało takie 3,5 miliona eurasów teraz w Warszawie. No to skoro już jesteśmy przy środkowych obrońcach, Ariel Mosur to syn byłego piłkarza m.in. Ruchu Chorzów Legii czy Pogoni Szczecin, Piotra Mosura. Ariel w przeciwieństwie do Walukiewicza przynajmniej w warszawskiej drużynie zadebiutował. 15 lipca 2020 roku w zremisowanym 0-0 meczu z Lechią Gdańsk. Później złapał jeszcze minuty w spotkaniu z Pogonią Szczecin i to byłoby na tyle. Latem 2021 roku młody piłkarz opuścił Warszawę. Jego kontrakt z Legią wygasł, ponieważ nie udało mu się rozegrać odpowiedniej liczby minut w pierwszej drużynie. Mosur zdradził, że to odejście nie było dla niego łatwe. Sytuację wykorzystał Piast Gliwice, w którym 20-latek gra od dechy do dechy i można śmiało zakładać, że śląski klub nieźle na chłopaku jeszcze zarobi. Na razie Mosur jest wyceniany na 1,5 miliona euro. Następny młody talent, który nie rozegrał odpowiedniej liczby minut w pierwszej drużynie Legii, jego kontrakt nie został automatycznie przedłużony? Proszę bardzo. Szymon Włodarczyk. O jego odejściu w rozmowie z Przeglądem Sportowym w ciekawy sposób opowiedział jego tata, nomen omen, były piłkarz Legii Warszawa, Piotr Nędza Włodarczyk. Posłuchajcie. Szymona najbardziej denerwowało to, że trenował z pierwszym zespołem Legii. U trenera Marka Gołębiewskiego zaczął nawet łapać minuty w lidze, strzelił też gola w Pucharze Polski z Motorem Lublin. Zimą pojechał na obóz, trafiał w sparingach i wiosną 2022 roku miał nadzieję na więcej grania, ale znowu został schowany do szafy. Szymon czuł się gotowy, przebierał nogami, by grać, a w końcu miał dość siedzenia na ławce, bo uważał, że stać go na 20-30 minut w Ekstraklasie. Prezes Dariusz Mioduski i dyrektor Jacek Zieliński chcieli, by został na kolejny sezon. Legia starała się nie odpuścić, rozmawiała, tłumaczyła, ale Szymon zdecydował nie podpisywać nowej umowy. Uznał, że chce grać, zamiast zostać i znowu czekać, żyć nadzieją, potem kolejny raz się zawieść. No i moi drodzy, tak to się skończyło. W obecnym sezonie Ekstraklasy w barwach Górnika Zabrze 20-letni napastnik ma na koncie 8 bramek, a to pewnie jeszcze nie koniec. Włodarczyk jest wyceniany na 2,5 miliona euro, ale już mówi się o tym, że latem Górnik może za niego dostać nawet 2 razy więcej. Podobno chętnych nie brakuje. I na koniec podsumowania tych straconych talentów Legii Warszawa, 22-letni pomocnik Zagłębia Lubin, Łukasz Łakomy. Tak, on też był w Legii i też nawet w niej nie zadebiutował. Raz znalazł się w kadrze na ligowy mecz z Pogonią Szczecin, to była ostatnia kolejka sezonu 2019-2020. Legia wystawiła mocno wtedy taki rezerwowy skład, grał m.in. wspominany wcześniej Włodarczyk, ale trener Wukowicz nie dał Łakomemu powąchać murawy. W styczniu 2021 roku pomocnik obrał kurs właśnie na Lubin, w którym gra do dziś. Do tej pory w barwach miedziowych rozegrał 57 meczów, strzelił 4 gole i zaliczył 5 asyst. Obecnie wyceniany jest na 1,5 miliona euro. No i co? To ile tych milionów euro straciła Legia? Bo mi tak wychodzi, ja najlepszy z matematyki nigdy nie byłem. Było ciężko, jak się jeszcze uczyłem i chodziłem do szkoły, to było ciężko z matematyką. W każdym razie tak, no tak licząc, to wydaje mi się, że
że grubo ponad 10 milionów euro w tych czterech piłkarzach Legia straciła. Myślę, że to jest naprawdę duża kasa i teraz takie ponad 10 milionów euro to by się w Warszawie, oj, przydałoby się, przydało. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Jestem pewien, że tego filmu działacze Legii nie polubią i na pewno suba nie zostawią po tym filmie, ale liczę na to, że jacyś kibice Legii, którym materiał się podobał i nie tylko kibice Legii, suba zostawią i kanał NGNW będzie rósł w siłę. Bo pamiętajcie, im więcej ludzi, im więcej widzów, im więcej subów, no tym fajniej po prostu, nie? Fajniej jest. Ja już dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się wkrótce. Pamiętajcie, tylko na kanale NGNW. Do zobaczyska.